na centrali. Co tam widziałeś? Wiesz co, taką klasykę z Super Geeka drugiego Aquariana. Bardzo lubię ten sound, bardzo mi pasuje w tej sytuacji, w której się spotkaliśmy. To jest taki naciąg, który robi kolosa. Tak, zdecydowanie. Nie na przykład Power Stroke. Nie, absolutnie. To nie jest mój naciąg na stopę, zdecydowanie. Mam wrażenie, że jego trzeba dosyć mocno pobudzić, żeby on fajnie pracował. Próbowałem Power Stroke'a takiego z takim doczepianym tłumikiem na napy, co w ogóle było prześmieszne. Ale działało fajnie, natomiast no, drastycznie się zmieniał sound Bemna, kiedy zakładałem Super Geeka. Moim zdaniem to działa najlepiej w takiej popowej sytuacji, w której jest bardzo dużo elektroniki. To masz świetny sound, piękny punch i wolę atak ciągnąć w górę, niż się go pozbywać. Nie lubię w stopie tego klika, które pewnie ty lubisz. Metalowcy Power Stroke trzeci zawsze będą przede wszystkim wybierać. Także zresztą nawet jeśli tam zaglądaliście, to widać, że gram starą pałką, takim waterem, bomberem, którego mi się udało kupić gdzieś na Łeście i już jest trochę styrany, ale spełnia swoją rolę. Jest w ogóle obalny mit, to jest pałka z korka. Nie tak jak piszą często chłopaki na forach, że drewniana pałka, wiesz, z filcowym oplotem. Nie. To jest pałka z korka, jest bardzo lekka, fajna. Ja nie gram mocno, bardzo mi pasuje. I z tym naciągiem w ogóle jest zestawieniem, które wydaje się być totalnym kosmosem, ale dla mnie to działa. No ja tak lubię i czasami zmieniam pałkę na taki fajny bitter DW, mały filcowy. Jeżeli ta już kompletnie po prostu tak nam przymula, że wiesz, albo klub jakoś wyjątkowo nisko brzmi, że powoduje, że jest taki bardzo sympatyczny, duży dół, no to wtedy trzeba coś z tym zrobić, ale staram się tego zestawu używać. Dla mnie to działa. Temat rzeka kolejny, próba dźwięku, to znaczy u was jest dużo instrumentów w tej chwili na scenie. W związku z tym, co lubisz dostać przede wszystkim do odsłuchu? Czy rzeczywiście, czy w ogóle walczysz o to, żeby było wszystko, jak leci każdy plum, mandoliny i tak dalej? Czy są pewne rzeczy, które jesteś w stanie odpuścić w trakcie grania, byle jakaś podstawa była na odsłuchu? Znaczy, wiesz co, przede wszystkim mamy to szczęście przez te kilka lat, jak razem pracujemy, że wykrystalizowała się taka optymalna dla mnie, przepraszam, ekipa. I mam szczęście pracować ze świetnymi fachowcami, bo i Krzysiek Kuźmik, który to wspomniane ucho kręci, i Marcin Lampkowski, który kręci front, no jakby to jest ten poziom komunikacji, jakby umiejętności, że to wszystko się bardzo szybko odbywa. Im więcej masz czasu, moim zdaniem, tym więcej możesz wymagać, jakby, jeżeli wymagasz od siebie, to i od innych. I oczywiście mogę odpuścić bardzo dużo. Jestem gotów zagrać do samych tracków komputera. Mam to przepracowane na wszelki wypadek. Poza tym, wiesz, no, gramy już długo, znamy te formy, chociaż w nich grzebiemy i czasami są takie, wiesz, sytuacje stresowe, że coś się zmieniło, jakiś chorus jest dłuższy, albo jest jakaś pauza, albo coś przearanżowaliśmy, no to wtedy trzeba się czujnie rozglądać. Ale jeśli jest na to czas, to staram się mieć wszystkich, ponieważ się dużo fajniej muzykuje. To są świetni muzycy, uwielbiam z nimi grać, znamy się, lubimy się na co dzień i trudno jest odpuścić mandolinę, która się tak rzadko zdarza w tej chwili w muzyce rozrywkowej w ogóle. Że no jest to bardzo inspirujące. Poza tym, słysząc wszystkie instrumenty, nie przegrywasz w cudzysławie swoich partii. No nie próbujesz, wiesz, być mądrzejszy od Pana Boga. No po prostu trzeba to zagrać po Bożemu i tak się staram to realizować. Jakby nie wychylać poza to, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest muzyka jednak, która zrodziła się z producenckiej płyty, gdzie pewna koncepcja została zrealizowana i też my ją musimy zrealizować. Duży jakby zakres zabawy jest w tym, ale do tej zabawy potrzebni są ci koledzy. No, trudno jest się bawić z komputerem, który od zawsze jakby, wiesz, jest 0-1 i jest tak i tak i zawsze tak będzie, więc trudno z nim muzykować. No, można dla niego wykonać zadanie, natomiast muzyka się rodzi. Te ciarki, o których rozmawialiśmy na plecach, muszą się zrodzić z interakcji między ludźmi. Więc jeśli jest szansa, to biorę wszystkich. Jeżeli jest totalna lipa i, wiesz, nie wiem, coś padło, zdarza się, że coś nie działa, albo nie jest rajderowe, albo ktoś dał ciała, no to wtedy jestem gotów ugrać to do Klika i do Moniki, która jakby wiadomo wokalem zamyka formy, więc to na pewno też pomaga.
Pytasz o słuchawki o odlew. Tak. Używam odlewu Limeears z Wrocławia. Serdecznie polecam zresztą, bo dla mnie najważniejsze było poza jakby niezawodnością i wielką jakby znakomitym soundem, który te słuchawki dają, to, że to są młodzi, fajni ludzie, którzy są pasjonatami. To jest dla mnie dużo ważniejsze niż wszelkie deale. Że możesz do tego kogoś zadzwonić, poradzić się, albo oni dzwonią do ciebie, mówią, cześć, będziemy w Warszawie, wpadniemy na kawę. To są rzeczy ponad wszystkim. Żaden procent w cenie nie robi ci tak jak to, że możesz się z tym kimś tak dogadać. A poza tym produkt jest naprawdę znakomity. Gorąco polecam. Nie wiem, jakby odcinam się od porównań, wiesz, do innych rzeczy, bo nie miałem okazji tego zrobić, natomiast w tej firmie miałem okazję skorzystać przede wszystkim z modelu testowego, który, jak wiadomo, jest ciężko zrobić, bo odlew jest całkowicie osobistą rzeczą. No i skorzystałem z tego i też trochę udało mi się już pocisnąć innych kolegów, żeby o tym pomyśleli, no bo no, trudno jest sobie opowiedzieć to. No, musisz spróbować, musisz zaryzykować. Tak. Jest to przepaść, jest to znakomity odsłuch i kompletnie inna sytuacja niż słuchawki takie konfekcjonowane, które można kupić w sklepie, nawet specjalistycznych firm. Jest to zupełnie co innego. Ostatnie pytanie. Szkoda. Ale jesteś zajęty i musisz uciekać. Bo jak wiadomo, my możemy, wiesz, bez końca o tych tematach. Pytają cię czasami młodsi, którzy chcieliby grać na bębnach bardziej profesjonalnie. Czy masz jakąś poradę, jak to zrobiłeś, albo co oni mają zrobić? Wiesz co, stary, jak świat porzekadło, że dobrymi radami to piekło jest wybrukowane. Działa również i tu. Nie ma rady. Myślę, że trzeba po prostu pracować. Trzeba po prostu pracować i marzyć, bo mam takie wrażenie, że wcale nie najlepsi tu docierają, tylko najwytrwalsi. Od wielu lat to powtarzam, że po prostu do tego trzeba mieć totalną miłość. Jeśli na cokolwiek liczysz, to się przeliczysz. To po prostu przyjdzie, jak będzie czas. A jak nie przyjdzie, to nie wolno mieć do nikogo pretensji. Tylko do siebie, że się nie pracowało, że się nie ćwiczyło. Tak jak mówiłem wcześniej, przyjechałem z tej Kanady zdruzgotany, mając tam lat 19 czy 20, tym, jak grają tam ludzie. No i to mnie zmobilizowało. Mogłem to rzucić, wiesz, w diabły, ale zmobilizowało mnie to. A z drugiej strony też mam świadomość, ilu młodych ludzi ucieka. Codziennie są dalej. Jedyne, na co bym zwrócił uwagę, to to, żeby raczej się starać nikogo nie kopiować. Uważam, że to jest czarna dziura, że to jest droga bez powrotu. Bo nigdy się nie będzie lepszym od oryginału. Zawsze, jakby wiesz, wpływy, jakieś inklinacje z różnych styli są bardzo ważne, ale już podążanie czyimś tropem był taki swego czasu trend, że wiesz, mówiło się, że ktoś gra Aronę z Piercy, nie? No to powodzenia, on będzie codziennie lepszy. Nie? Wiadomo, świetnie jest mieć mistrza, kogoś, za kim się podąża, ale takie ślepe podążanie, nie wiem, czy to jest. Może to taki zalążek rady, żeby raczej się nie oglądać. Słuchać muzyki bardziej. Wiesz, dzisiaj to jest w ogóle inna sytuacja, bo jak my mieliśmy 15 lat, to nie wchodziło się na YouTube'a, żeby pooglądać, no właśnie, jak oni to robią. Nie było programów do zwalniania muzy, wiesz, żeby posłuchać, jak to jest zagrane. Tylko albo to wysłyszałeś, wyćwiczyłeś, albo po prostu nie zrobiłeś tego nigdy. No i to na pewno nie była przewaga, ale mam wrażenie, że to budowało takie poczucie tego, że to jest ciężka praca, że to naprawdę nie są żarty. Właśnie, jak się patrzy dzisiaj na YouTube'a, ja mam czasami takie wrażenie, że dzieciaki oczywiście szukają wyłącznie chopsów i szybkich numerów, wiesz, bajery jakieś i tak dalej. I mam wrażenie, że właściwie dzisiaj pracuje się głównie nad tym. Być może, nie wiem. Nie wiem. Wiem, że jak się odpali, wiesz, metronom w tempie 60 i położy stick control, to cała prawda wychodzi na wierzch. Bo... Ja mam jeszcze. Tak, bo wiesz, jakby no... To jest super. Dobrze, że w ogóle ludzie chcą grać. Jak wejdziesz na fora, to są to, wiesz, setki ludzi, którzy grają na bębnach. Większość z nich jest na akademiach, w szkołach, uczy się, wiesz, zajebiście. No, nie może być lepiej. Natomiast swoją drogę, no, trzeba jakąś obrać. Wiesz, ja też mam na przykład świadomość tego, że raczej mnie młodzi ludzie o to będą rzadko pytać, bo to jest też taki okres trochę buntu i na przykład, wiesz, to co robimy z Moniką jest takie dla nich mainstreamowe, jakieś popowe, nie? Natomiast zapraszam na koncert. No, wiele miałem takich sytuacji gdzieś w trasie, że wychodzisz na soundcheck i wiesz, znasz to spojrzenie i zaczynasz się patrząc, co to jest, nie? A potem przychodzą i chcą z tobą siedzieć całą noc, wiesz. Tak. Jedno zdanie jeszcze w tym temacie. Pamiętam, mając lat 15, jak przyjeżdżał band
zawodowy, fajny band, jakikolwiek, to się po prostu ślęczało pod sceną do oporu, aż wiedziałeś, że już po prostu matka ci buty zabierze następnym razem, że nie wyjdziesz. A dzisiaj to jest tak oczywiste. Przede wszystkim, wiesz, ten rodzaj takiego, mam wrażenie, trochę braku pokory. To mnie to jako dorosłego faceta trochę przygina, wiesz, że tego nie ma. Że to jest tak oczywiste, dostępne w ogóle, wiesz. Byś mi powiedział 20 lat temu, że będę grał na takich bębnach, na takich blachach, na takich scenach przy takiej ilości ludzi, to brałbym w ciemno. I pewnie jeszcze z 5 lat życia oddał za to, albo i 10. Ale to nie są prezenty z nieba. No. Moim zdaniem to nie spada z nieba. To... Bardzo ładna puenta. Bardzo ci dziękujemy. Ja dziękuję. Miło było was tu gościć.